psychologów, bo taka zakonnica, no to w ogóle szczyt jest zniewolenia. I jest taki fajny eksperyment, który Carl Rogers przeprowadził ze swoimi współpracownikami w katolickim zakonie sióstr. Tam po 600 sióstr bodajże, one prowadziły szkoły dla dzieci. I on, Carl Rogers, wszedł tam ze swoją terapią do tego zakonu. Siostry się oczywiście zgodziły, to były czasy już po soborze, kiedy już one się tak otworzyły na nowości. No i ten eksperyment dowiódł, że w zasadzie bardzo, bardzo, bardzo łatwo jest pod wpływem idei humanistycznych stracić wiarę, nawet jeżeli to są osoby powołane, nawet jeżeli to są zakonnice. Ten eksperyment był zaplanowany na 2 lata, ale on się zakończył przed czasem. Zakon został rozwiązany, kiedy tam do Watykanu doszły wieści, jak bardzo niemoralnie prowadziły się siostry, bo one najpierw straciły chęć do modlitwy, potem zaczęły nawiązywać między sobą jakieś takie bliższe przyjaźnie, skończyło się na kontaktach homoseksualnych, na wielu odejściach z zakonu, mnóstwo różnych tam się rzeczy działo. A na czym polegała terapia? Ta terapia to się nazywał trening uwrażliwiający. No i trening uwrażliwiający polegał na tym, żeby przekonać siostry, że zasługują na coś więcej po prostu, że one tutaj, tam gdzie są, na tym etapie swojego życia, są bardzo, bardzo nieszczęśliwe, tak, ponieważ one są... I tym, co najbardziej jakby je ogranicza, jest posłuszeństwo, czyli posłuszeństwo regule zakonnej, posłuszeństwo przełożonym, no w ogóle posłuszeństwo Panu Bogu też, tak? No więc pewnie zdaniem Carla Rogersa jego eksperyment skończył się pewnie wielkim sukcesem, tak? Bo siostry zostały uwolnione i musiały być bardzo szczęśliwe. A wiele z nich skończyło zresztą w różnych ruchach takich feministycznych, potem część właśnie w tych ruchach, które się wtedy zaczynały tworzyć, homoseksualnych. No w każdym razie właśnie tak to wyglądało i psychologowie humanistyczni bardzo, bardzo sobie właśnie tutaj upodobali. Oni też wchodzili z różnymi programami do seminariów i do zakonów, do nowicjatów. Między innymi był taki program, który się nazywał Ustalanie Wartości. No i oczywiście to można się domyślać po nazwie, co to oznaczało. Tak? Czyli oznaczało to, że każdy ma tam swoje sumienie, w którym tym sumieniu musi sobie wyjaśnić, co jest dla niego właściwe, co jest dla niego niewłaściwe, by stworzyć sobie swój własny system wartości. Z takim programem wchodzili do szkół też, co zaowocowało zresztą różnymi potem takimi prądami pedagogicznymi, tak, które nawiązywały właśnie do wychowania bezstresowego. No ale jeżeli wchodzili z tym do seminariów, prawda, no to trudno się dziwić, że ta ilość powołań w Stanach Zjednoczonych spadała w sposób po prostu drastyczny. Tak. Zresztą to jakby co teraz obserwujemy, co się dzieje w Kościele w Stanach Zjednoczonych, jest prawdopodobnie jednym z efektów tego myślenia, które gdzieś tam w latach 60. Rozpoczęli właśnie psychologowie humanistyczni. Można się zastanawiać, bo oczywiście to wygląda na tyle, może to taka teoria spiskowa moja, ale wygląda to na działanie dosyć celowe, tak, że gdzieś ktoś pomyślał, że tak można robić. Ja w ogóle sobie stawiam taką tezę, że wielokrotnie psychologia stała się takim narzędziem rewolucyjnym. Znaczy, oczywiście chodzi mi o tą rewolucję obyczajową, rewolucję seksualną lat 60., która się tam zaczęła tak naprawdę, a trwa prawdopodobnie niezmiennie do tej pory. Oni jakby te idee, o których tutaj mówię, gdzieś tam zaczęły przenikać, tak, no bo psychologia się stawała coraz bardziej popularna, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych i zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych możemy obserwować, jak wyglądała, jak przebiegała ta cały ten proces zwany rewolucją jakby seksualną. No i tak, taka jest między innymi moja teza, że psychologia jest takim narzędziem rewolucyjnym, została wykorzystana do tej rewolucyjnej walki z tym porządkiem, który budował, prawda, naszą zachodnią cywilizację, z tymi zasadami chrześcijańskimi, no i tak jak właśnie mówiłam, że z rodziną również, tak,
poprzez lansowanie różnych nowych jakby mód, bo psychologia humanistyczna była bardzo modna i wielu ludzi uczęszczało wtedy na terapię. Właściwie można powiedzieć, że to były takie zalążki coachingu, tak, co dzisiaj mamy pod postacią tych treningów różnych osobowościowych. To właśnie psychologia humanistyczna to robiła, że jakby wychodziła do ludzi z pewnym programem. No i z takim właśnie, taki to był program, jak już wspomniałam. Najważniejsza była samorealizacja, więc jeżeli człowiek przestawał się samorealizować, na przykład w małżeństwie, przestawał myśleć, że no, zaczynał myśleć, no nie rozwijam się z tą kobietą. No więc oczywiście doradzano mu, no to zmień, tak, zacznij się rozwijać z inną kobietą, ewentualnie w jakiś inny sposób. Więc rozwody były jak najbardziej wręcz polecane wówczas przez psychologów. Podobnie było jakby z antykoncepcją. Oni byli zwolennikami aborcji, byli zwolennikami szeroko rozumianej wolności seksualnej, również tej edukacji seksualnej dzieci, o których my jakby dopiero teraz mamy z tym bliżej do czynienia, natomiast to w Stanach Zjednoczonych wszystko już było gdzieś tam w ubiegłym wieku i to wszystko się bardzo, bardzo mocno wtedy właśnie rozwijało, kiedy psychologia humanistyczna zaczynała lansować jakby te tezy. I jak się tak przyjrzeć tym wszystkim twórcom, tym takim osobom bardzo znaczącym w psychologii, to się okazuje, że oni rzeczywiście mieli takie poglądy i taki sposób myślenia mocno rewolucyjny, bo zależało im na stworzeniu jakiegoś nowego, lepszego świata. Bo na przykład John Watson, o którym już mówiłam, on w ogóle był wielkim wrogiem Kościoła katolickiego, bo głównie ze względu na zakaz antykoncepcji, bo uważał, że przez to jakby katolicy są dużym zagrożeniem demograficznym dla tego świata, który jakby chcieli zbudować. Ale na przykład Freud pisał w jednym z listów, że czuje się jak współczesny Hannibal, który rusza na podbój Rzymu, czyli tak jakby on wytacza wojnę tej tradycyjnej katolickiej moralności. Abraham Maslow na przykład, to jest taki humanistyczny psycholog, bardzo znany, on był zdania na przykład, że oczywiście najważniejszy jest ten samorozwój, ale ten samorozwój powinien jakby przebiegać od kobiecości i męskości ku takiemu ogólnemu człowieczeństwu. Więc to już jest to coś, co my dzisiaj jakby w postaci ideologii gender gdzieś tam sobie już wiemy, jak to wygląda, tak? Ale to są jakby świeże pomysły, to już było dawno temu. Erich Fromm też, zwolennik matriarchatu. To wszystko się przekładało jakby na tą utratę autorytetu, na osłabienie roli jakby mężczyzny w małżeństwie, bo to jakby też jest element walki z rodziną. Znaczy generalnie, tak jak mówię, sami rewolucjoniści, Erich Fromm w ogóle ze szkoły frankfurckiej się wywodził. Wilhelm Reich, taki znany, bardzo znany uczeń Freuda, który w ogóle wszystko sprowadzał do seksu, jemu się wszystko, dosłownie wszystko kojarzyło. On jeździł, był komunistą, jeździł na wiece, do robotników przemawiał. No i to o czym on im tam opowiadał, to opowiadał im o roli orgazmu w życiu człowieka. Czyli jak bardzo, bardzo muszą być wyzwoleni, jak bardzo muszą, żeby nie chorować, żeby być zdrowi psychicznie, to muszą zaspokajać wszystkie najmniejsze, nawet najdziwniejsze swoje zachcianki. On zresztą na te wiece jeszcze do tych robotników woził swoje dzieci i te dzieci tam poświadczały, jaka to jest ważna rola edukacji seksualnej w młodym wieku. Także to mówię, to jest taki rodzaj pewnego myślenia rewolucyjnego, żeby zniszczyć ten stary porządek. Abraham Maslow mówił coś takiego, że wystarczy 10 lat. 10 lat wystarczy, żeby zniszczyć całą tą cywilizację opartą na zasadach chrześcijańskich, tak? Był taki też znany psycholog, twórca terapii emotywnej, ona jest rodzajem terapii behawioralno-poznawczej.
ale człowiek, który został zresztą uznany za twórcę rewolucji seksualnej w Stanach Zjednoczonych, ale on w ogóle mawiał, że coś takiego jak moralność seksualna to jest najgorsza tragedia w ogóle, jaka mogła Amerykę spotkać. Tak? Czyli on to był człowiek, który stworzył bardzo popularną terapię. Ta terapia polegała głównie na tym, że człowiek powinien sobie uświadomić, że niektóre jego przekonania są irracjonalne, także są nieracjonalne, powinien je zastąpić przekonaniami racjonalnymi. No oczywiście dla niego przekonaniem nieracjonalnym było kompletnie przekonania religijne, czy istnienie Boga, czy istnienie w ogóle jakiegokolwiek życia duchowego, nadprzyrodzonego. No i cóż, to byli tego pokroju, ja tak mówię, takie przykłady, tak, ale to większość tak psychologów, którzy tworzyli, tam nie było ani jednego katolika. Ja przeszperałam historię psychologii, nie znalazłam nikogo, kto gdzieś tam u podstaw, tak, żadnego wierzącego, praktykującego katolika. Po prostu ich nie było. No i cóż, co by tu jeszcze Państwu powiedzieć, bo tak, tych wątków jest naprawdę masa na temat psychologii, bo ja się zajmuję, ja tutaj przywiozłam tak do obejrzenia moje książki, jakby ktoś chciał. Ja tam na przykład zwracam dużą uwagę, bo mówi się o psychologii, że no, to miała być taka nauka, tak? Miało być wszystko naukowo, miało być wszystko sprawdzone, miało być wszystko użyteczne, tak? No bo oczywiście na gruncie tych takiego pozytywistycznego myślenia, no to nauka może być, powinna być w zasadzie użyteczna, tak? Bo to nie do końca ważne już jest tylko dochodzenie do prawdy, tak? Ważne jest, żeby to było dla człowieka użyteczne. No i psychologia zaczęła spełniać w postaci psychoterapii. Na ile one są użyteczne, to również można dyskutować, na ile one są skuteczne. Może teraz o tym nie mówię, ale tutaj dużo na ten temat piszę, bo wiele z terapii, oprócz tego, że są nieskuteczne, bywają zwyczajnie szkodliwe. Kiedy zaczynały się, jakby, kiedy był ten początek, kiedy zaczynało się od psychoanalizy, to w zasadzie było powszechne, że psychoanaliza, i to było już wiadomo wtedy, że psychoanaliza jest nieskuteczna i że wręcz potrafi ludziom szkodzić. Wśród pacjentów było naprawdę bardzo, bardzo dużo samobójstw. Samobójstwa zdarzały się też bardzo często wśród psychoterapeutów, bo to było tak, że każdy terapeuta musiał najpierw sam jakby przejść tą dogłębną psychoanalizę. Freud zresztą pisał do jednego ze swoich tam przyjaciół coś takiego, że nie może do niego przyjechać, bo boi się, że w tym czasie jego pacjentka mogłaby wyzdrowieć, tak? Gdyby ją zostawił na chwilę. Także on sobie zdawał sprawę z tego, że on musi ciągnąć po prostu tą terapię, że ona nie jest skuteczna, że ona może zaszkodzić jeszcze. On się w ogóle przed pacjentami zresztą nie przejmował, bo naprawdę te listy, jak się poczyta i popatrzy, w jaki sposób on pisał o tych swoich pacjentach, to tam używał naprawdę nawet wulgarnych bardzo, bardzo sformułowań, typu bydło na przykład, że to są, że oni są mu potrzebni tylko wyłącznie po to, żeby dostarczać mu środków finansowych i żeby dostarczać mu materiału badawczego, bo Freud jakby swój materiał badawczy czerpał właśnie od swoich pacjentów, ewentualnie z własnego doświadczenia często. Więc nawet jeżeli weźmiemy pod uwagę, przepraszam, nawet jak weźmiemy pod uwagę te kryteria naukowości, które teraz jakby obowiązują, to teoria Freuda nie ma z tym nic wspólnego. Ona w ogóle jest w żaden sposób niesprawdzalna. Jego teoria jest kompletnie niesprawdzalna. Nikt nigdy w życiu nie udowodni, ani nie udowodnił, ani nie ma takiej możliwości, żeby udowodnić jego koncepcję podświadomości, że w ogóle jest coś takiego jak podświadomość. Tak? Tego się po prostu zwyczajnie nie da udowodnić. On jakby ją sobie wymyślił z tego, że gdzieś tam jego pacjenci mu coś mówili, że coś mu się przypomina, że coś tam. No ale to w ogóle to jest takie gdybanie, tak? Kompleks Edypa, który naprawdę ogromna, to jest rzecz, która jest z Freudem związana mocno, którą Freud tłumaczył bardzo wiele niepowodzeń, nerwic i u ludzi.
Kompleks Edypa w zasadzie wymyślił sobie sam, tak? Bo on w jednym z listów pisał coś takiego, że on sobie przypomniał, że jako mały chłopiec żywił szczególną miłość do swojej matki, taką o charakterze erotycznym, w związku z tym nienawidził swojego ojca, którego pragnął zabić. No i uznał, że jest to powszechne wśród chłopców w tym wieku 6-8 lat. I w związku z tym po prostu sobie tak arbitralnie wymyślił, stworzył kompleks Edypa. Kompleks Edypa, do tej pory wielu psychologów powołuje się na niego i cóż, no, to jest tak, że błąd, który gdzieś tam się pojawi na początku, ten błąd się gdzieś tam powiela i robi się na końcu bardzo duży. Także jest wiele jest terapii, no psychoanaliza zresztą, to było jakby widać na oko, że ona jest nieskuteczna i ciągnęła się latami, kończyła często załamaniem totalnym. I takie badania były już robione dawno temu. Hans Eysenck, znany psycholog, też zrobił takie badania porównawcze. Porównywał rodzaje różnych terapii opartych na rozmowie właśnie z takimi oddziaływaniami jak na przykład elektrowstrząsy albo rozmowa z kimś tam bliskim, z przyjacielem. Grupę kontrolną w tych badaniach stanowili ludzie, którzy nie byli poddawani w ogóle żadnym oddziaływaniom terapeutycznym. To byli ludzie chyba z depresją bodajże. I cóż się okazało, że w zasadzie nie ma szczególnych różnic, tak? Że w zasadzie czy stosujemy taką terapię, czy inną terapię, czy w ogóle zaprzestaniemy terapii, to po około 2 latach tyle samo ludzi jakby deklaruje poprawę swojego stanu zdrowia. Wyjątkiem była rzeczywiście tutaj psychoanaliza, w której tam, tak jak tu było, tam 60%, tam było 40%, czyli nie dość, że mi nie pomogło, tylko jeszcze im mogło zaszkodzić. No i oprócz tego oczywiście na rynku mamy masę terapii, które są zwyczajnie szkodliwe i są nawet trudno to nazwać terapią, bo psychologia jest w ogóle przesiąknięta dosyć mocno, ja też o tym tutaj piszę, taką wschodnią duchowością, bo wielu psychologów bardzo się, o ile odrzucali chrześcijaństwo, tyle buddyzm na przykład był wśród psychologów bardzo, bardzo lubiany. Ale na przykład do tej pory psychologia jest przesiąknięta masą metod i technik tak zwanych terapeutycznych, które są po prostu żywcem, zwyczajnie przejęte z różnych tam praktyk religijnych, wschodnich czy afrykańskich. Jest masa, to w ogóle to zapoczątkował Jung, który gdzieś tam dzisiaj jest uważany za ojca New Age, który jeździł, dużo podróżował, w związku z tym on przenosił na grunt zachodni zupełnie żywcem, bez żadnego zastanowienia, różnorakie techniki czy metody stosowane. Gdzieś tam sam zresztą się leczył, bo on gdzieś tam u siebie też rozpoznał chorobę psychiczną, sam się leczył, na przykład hinduską mandalą, albo jakimś stosował sobie jogę, no i wiele, wiele innych metod. Zresztą o Jungu to można by godzinami opowiadać, bo bardzo, naprawdę warto, z taką, oczywiście z taką dozą krytyki, przeczytać jego biografię, bo to jest człowiek po prostu przedziwny, tak? Człowiek, który był w zasadzie okultystą, jego życie krążyło wyłącznie wokół spirytyzmu, wokół wywoływania duchów, wszystko co niezwykłe, co jego bardzo to jakby interesowało. No ale mówię, to nawet by nam nie starczyło czasu, żeby o tym opowiedzieć, a chciałabym też trochę jakby czasu przeznaczyć, żebyście Państwo mogli coś tam popytać czy porozmawiać, żebyśmy sobie mogli. A więc tak już mówię na koniec, tylko podsumuję to, co mi się wydaje najbardziej istotne, to właśnie ten błąd, z którego psychologia od podstaw wyrasta, to przeciwstawienie się temu myśleniu klasycznemu, czy myśleniu Arystotelesa, świętego Tomasza, później tak filozofów średniowiecznych, że człowiek jest jednością psychoduchową. Psychologia nie uwzględnia takiego czegoś. Psychologia jest redukcyjna, ona redukuje człowieka do pewnego wymiaru, w ogóle nie zwracając uwagi na żaden jakby inny wymiar. Jeżeli z tego wyrastają psychoterapie, z takiego jakby gruntu i na takim błędzie, no to one zwyczajnie po prostu nie mogą być skuteczne, bo one w ogóle nie prowadzą do poznania prawdy, tak? Do poznania prawdy, kim jest człowiek. A od tego w zasadzie powinno się zacząć i
I to jest praca na, w zasadzie to nawet, czy to można nazwać kontrrewolucją, to jest zbudowanie jakby wszystkiego od początku, tak? Pozbycie się tego błędu i zbudowanie na zdrowej psychologii, tak, na pozbawionej właśnie tego redukcjonizmu.